Dobrze, drodzy Państwo, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Witam w imieniu własnych, moich koleżanek tutaj, co pracują w bibliotece, oraz witam w imieniu bohatera wieczoru, pana Bogdana Kaleskiego. Skleroza nie boli, ino się trzebno nalotać. Istna prawda. Jo sam, mały knajder się o tym przekonałem. Byście wiara nie uwierzyli. W końcu my doszli do składu. Najprzód Zbiniu kupił to, co miał kupić swojej mamuchnie i pani Ruzi. A zaś ja kupowałem dla nos i dla dzieci. Zadowoleni wrócimy do chaty. Doszliśmy w sam raz do kaczmarkowej łąki, a wtedy Zbiniu się kapnął, że my zapomnieli o młodziach. Jak mamuchna placać bez młodzi opieczy? W ogóle jej nie wygaruje. Zaczął się martwić. Musimy iść na zot. Ta jest nowe w składzie, dziecko się zdziwiła, ale dała nam młodzi i my poszli. With your smile so tender, I have this capture, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Dzisiaj przedstawiamy cykl obrazów, których tematem są sylwetki kobiet. Obrazy malowane są głównie w konwencji impresjonistycznej i postimpresjonistycznej we współczesnym wydaniu. Wiele z nich było inspirowanych dziełami starych mistrzów, takich jak Vermeer, Van Donkem, a także bliższych nam w czasie jak Pablo Picasso i Amadeo Modigliani. Są tu obrazy malowane na podstawie ulotnej chwili, zauważonej przez obiektyw aparatu fotograficznego lub wspomnienia artysty z pobytu w plenerze. Są też obrazy tworzone przez nostalgię autora do tytułowych Tamtych dziewczyn. Obecnie malarstwo. Gratuluję i teraz przystępujemy do tego aktu szczególnego. Ale to są bardzo ciekawe i jeszcze z tymi Arabkami nie miałem żadnego kontaktu. Ale wszystko przede mną. Dziękuję.